Szanowni Państwo, tegoroczną edycję targów patronatem honorowym objęli Senacka Komisja Środowiska, Prezydent Miasta Sosnowca, Starosta Pszczyński, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Klub Kolekcjonera Kultury Łowieckiej Oddział Orkusz, Polskie Stowarzyszenie Rusznikarzy i Dystrybutorów Broni, Polskie Stowarzyszenie Twórców Noży i Broni Białej, Polski Związek Łuczniczy. Doceniając międzynarodową rangę przedsięwzięcia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski, podjął decyzję o skierowaniu listu do organizatorów i uczestników targów, który zostanie za kilka minut odczytany przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pana Dariusza Butkiewicza. Partnerem targów jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę, Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bytom. Patronat medialny nad targami Expo Hunting sprawują magazyn Sezon, Zachodni Poradnik Łowiecki, magazyn strzelecki Broni i Amunicja, Przegląd Strzelecki Arsenał, magazyn Obroni Strzał, Opolski Kwartalnik Łowiecki z Kniei, magazyn Dasz Bur, dziennik targowy expoportal.com. Patronami internetowymi wydarzenia są następujące portale: łowiecki.pl, dziennik myśliwych, poradnik łowiecki info, poluje.pl, lasypolskie.pl, huntingukrain.com, dziennik lasypolskie.pl, łowy.net.pl, wterenie.pl, knajfs.pl, skit.pl. Targom towarzyszy bogaty program wydarzeń towarzyszących. Zapraszamy Państwa między innymi na prezentację broni, łucznictwa 3D, pokazy bowhuntingu, koncerty sygnalistów, pokazy ptaków drapieżnych oraz wabienia jeleni, pokazy mody myśliwskiej czy prezentacje egzotycznych trofeów. Dodatkową atrakcją dla naszych gości będzie możliwość skorzystania z ogólnodostępnych strzelnic pneumatycznych, laserowych, łuczniczych oraz airsoft. Zapraszamy również do uczestnictwa w wykładach oraz spotkaniach z pasjonatami polowań, jak również do uczestnictwa w licznych konkursach z nagrodami. Tak więc program, drodzy Państwo, jest bardzo bogaty przez 3 dni. Mam nadzieję, nikt z Państwa nie będzie się na naszych targach nudził. Drodzy Państwo, pozwolicie, że zaproszę do mikrofonu pana Dariusza Młotkiewicza, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Zapraszam serdecznie, proszę o zabranie głosu. Panowie senatorowie, panie pośle, panowie dyrektorzy, panowie prezydenci, wszyscy wielce szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Pan prezydent Bronisław Komorowski nie po raz pierwszy powierzył mi ten miły obowiązek, żeby pokazać obecność i zainteresowanie sprawami łowieckimi. Także mam ten honor, że w dniu dzisiejszym odczytam list skierowany właśnie do organizatorów i uczestników dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, cieszę się, że Międzynarodowe Targi Łowieckie Expo Hunting już czwarty raz gromadzą w Sosnowcu pasjonatów myślistwa i miłośników przyrody. Zagranicznych gości serdecznie witam w Polsce, a organizatorom przekazuję wyrazy uznania. Ufam, że dzięki coraz bogatszej ofercie, różnorodności wydarzeń towarzyszących, uczestnicy i goście targów powrócą w kolejnych latach, a całe wydarzenie stanie się okazją do promocji Sosnowca. Bardzo zależy mi na tym, by przy okazji targów podkreślać znaczenie łowieckiej etyki, przypominać o źródłach i zasadach kultury myśliwskiej. Ma ona przecież w Polsce i na świecie długą tradycję, opisywaną w literackich arcydziełach nawiązujących do miejsca i znaczenia człowieka w świecie natury. Wyrażam przekonanie, że liczne atrakcje, jakie przygotowali organizatorzy i wystawcy, przyczynią się do popularyzacji tych pięknych tradycji. Edukacja społeczna i upowszechnianie zamiłowania do ojczystej przyrody należą do ważnych wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj środowisko polskich myśliwych. Ufam, że Expo Hunting może w tym dziele odegrać istotną rolę. Gratuluję organizatorom tego przedsięwzięcia, wystawcom życzę satysfakcjonującej prezentacji, a wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń oraz wielu interesujących rozmów i spotkań. Życzę, by targi Expo Hunting, będąc ważnym wydarzeniem dla amatorów łowiectwa, zachęcały szeroką publiczność do poznawania pięknej polskiej przyrody.
Pozdrawiam, Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo, panie ministrze.